W dniach 3-4 maja 2013 roku w Komornikach pod Poznaniem odbyły się 66. Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym. W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 100 zawodników z 27 klubów. W piątek uczestnicy stawili się na oficjalnym ważeniu w poznańskim klubie zapaśniczym Mankos. Ja tak myślę, że... Myślę, że jutro dobrze powinien walczyć Statkiewicz w 66 kg. W 74 kg stawiam na Krystiana Brzozowskiego. W 84 kg jest Marcinkiewicz, Maciej Balawander. W 96 kg stawiam na Skaskiewicza i Barana. W 120 kg stawiam na Barana. Jest jeszcze kilku młodych zawodników, którzy mogą zaskoczyć, ale zobaczymy, jak będzie jutro. Nie tylko te lidery, jeszcze inni będą też. Młodzi i inni. No, widno będzie jutro. Jutro zobaczymy. Jestem stawiany w gronie faworytów, przyjechałem tutaj po złoty medal, tylko ten medal mnie interesuje w tych zawodach. W sobotę od godziny 9.30 trwały walki eliminacyjne. W trakcie ceremonii otwarcia zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego wręczył odznaczenia oraz srebrne patery dla osób wspierających i działających na rzecz polskich zapasów. Późnym wieczorem rozpoczęły się walki finałowe w 7 kategoriach wagowych. W finale kategorii 55 kg spotkali się Adrian Hajduk i Adam Słowiński. W pierwszej rundzie zawodnik Slawii Ruda Śląska zdobył punkt z obejścia swojego rywala. W drugim starciu Hajduk na początku obszedł swojego rywala, chwilę później wykonał łynek. Po dwóch akcjach prowadził już 3-0. Pod koniec drugiej rundy zawodnik w niebieskim trykocie sprowadził rywala do parteru i zdobył kolejny punkt. Hajduk wygrał walkę w kategorii 55 kg. Kategoria 60 kg to rywalizacja między Dawidem Takumowem a Tomaszem Hołodeckim. Zawodnik AKS Białogard pierwszą rundę wygrał 4-0, nie dając szans swojemu przeciwnikowi. W drugiej odsłonie zawodnik w czerwonym trykocie rozwiał wszelkie wątpliwości i zdominował tę rundę, wygrywając ją 7-0. W finale kategorii 66 kg walczyli Rafał Statkiewicz i Paweł Drzezdzon. W pierwszej rundzie Statkiewicz w efektowny sposób podszedł pod swojego rywala i obalił go na matę. W drugiej rundzie żaden z zawodników przez 2 minuty nie mógł zdobyć punktu. Statkiewicz wylosował inicjatywę w ataku i wykorzystał swoją szansę, wyrzucając swojego rywala poza strefę. Uważam za bardzo dobrze, tak samo, że dobrze zawalczyłem. W drugiej rundzie zawodnik troszkę mnie zaczął uciekać, tam nie zrobiłem punktu technicznego, wylosował kramę dla mnie. Jestem zadowolony. W finale kategorii 74 kg rywalizowali wielokrotnie mistrz Polski Krystian Brzozowski i Adam Sobieraj. W pierwszej rundzie Sobieraj po wylosowaniu akcji w ataku wykorzysta swoją szansę i sprowadzi swojego rywala do parteru. W drugim starciu sędziowie orzekli, że zawodnik w czerwonym trykocie był pasywny. Na 4 sekundy przed końcem trzeciej rundy Brzozowski zszedł do nóg i wyrzucił swojego przeciwnika poza matę, zdobywając punkt na wagę zwycięstwa. W kategorii do 84 kg walczyli Radosław Marcinkiewicz i Sebastian Jeździeżański. W pierwszej rundzie Marcinkiewicz zdobył 3 punkty, popisując się pięknym rzutem przez biodro. W drugiej rundzie zawodnik Zamysłowa sprowadził swojego przeciwnika do parteru i szybko wykonał obejście. Jeszcze w ostatniej sekundzie Jerzy Żański dało się ponownie zaskoczyć i Marcinkiewicz wykonał obejście. Marcinkiewicz potwierdził swój prymat w tej kategorii wagowej, zdobywając tytuł mistrza Polski. Występ uważam za udany. Wszystkie walki zakończyłem w 2 rundach, także i były ładne akcje techniczne, także jestem zadowolony z swojego występu. W kategorii 96 kg zmierzyli się Radosław Baran i Kamil Skaskiewicz. Ten pojedynek od samego początku zapowiadał się fascynująco. Skaskiewicz jest aktualnym wicemistrzem Europy, a tytuł ten wywalczył podczas turnieju rozgrywanego w stolicy Gruzji Tbilisi. Natomiast Radosław Baran nie przegrał z zawodnikiem z Białogardu od 4 lat. W pierwszej rundzie zawodnik Grunwaldu Poznań fantastycznie zaatakował nogi swojego rywala, a Skaskiewicz nie obronił tego ataku i wywrócił się na biodro, tracąc 2 punkty. W drugiej odsłonie Baran wypchnął swojego rywala poza matę. Później Skaskiewicz próbował rzutu przez plecy, ale został skontrowany przez Radka i to zawodnik w czerwonym trykocie zdobył 1 punkt. W kolejnej akcji Baran sprowadził swojego rywala do parteru i sędziowie zaliczyli mu 2 punkty i było jasne, że to zawodnik Grunwaldu zdobędzie złoty medal. Wiedziałem, że to będzie ciężka walka, ponieważ Kamil pojechał na Mistrzostwa Europy w tym roku, zdobył wicemistrza Europy, także to jest bardzo duży sukces. Wiedziałem, że będę musiał wygrać i to znacznie, żeby odzyskać pozycję jako numer 1 w kadrze Polski zapasów. No i myślę, że mimo tej kontuzji, którą doznałem 2 tygodnie temu, naderwałem więzadła 2. stopnia, to myślę, że byłem w bardzo dobrej formie i pokazałem, że jestem najlepszym zawodnikiem. W kategorii do 120 kg mistrzem Polski okazał się Robert Baran, który walkę finałową wygrał przez walkover, ponieważ Bogdan Krzyżański doznał kontuzji. Emocji także nie zabrakło w walce o brązowy medal, gdzie do pojedynku stanęli mistrz Polski w stylu klasycznym Marcin Olejniczak oraz Bartłomiej Maciążek. W pierwszej rundzie zawodnik w niebieskim trykocie zdobył punkt poprzez obalenie swojego rywala. W drugiej rundzie sędziowie orzekli, że Maciążek był pasywny, a chwilę później Olejniczak sprowadził swojego rywala do parteru i potem zrobił obejście. Mimo że Maciążek obalił zawodnika sobieskiego Poznań i zdobył punkt,
punkt to Olejniczak doprowadził do wyrównania w rundach 1-1. Trzecia runda to koncertowy popis Olejniczaka. Na początku mistrz Polski Klasyków dokonał obejścia, a potem zdobył 6 punktów wykonując piękne trzy wózki i zakończył całą walkę przed czasem. Mi tutaj się fajnie walczyło, zdecydowałem się na startować w celu wolnym tylko dlatego, że ta impreza, która się odbywała, była w Poznaniu, czyli u siebie w domu i tak dla zabawy po prostu wystąpiłem sobie. Udało się medal zdobyć, także cieszę się. O podsumowanie mistrzostw poprosiliśmy koordynatora do spraw przygotowań olimpijskich, Jana Godleckiego. Pierwszy raz od kilku lat startowało 100 zawodników, to jest taki dobry prognostyk. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę z realiów w naszym stylu wolnym, no, mimo tego medalu w tym roku. Nie wszystkie kategorie są tak mocne, ale kategoria, tak jak panowie widzieli, 96 kg jest kategorią mocną, jako że srebrny medalista aktualnie mistrzostw Europy przegrał walkę o mistrzostwo Polski, to czystą walkę z przeciwnikiem bardzo wartościowym, z Baranem. No, myślę, że w kilka kategorii jest mocnych, no, w kilku kategoriach jeszcze czeka nas bardzo dużo pracy, ale myślę, że teraz z nowym trenerem, no, w nieco, że tak powiem, innych nastrojach po tym medalu zaczniemy przygotowania do nowego sezonu. Ja jestem pełen optymizmu, dlatego że oglądałem 2 tygodnie temu Mistrzostwa Polski Juniorów i jest sporo zawodników młodych, bardzo zdolnych. Biorąc pod uwagę, że oni w krótkim czasie uzupełnią, no, powiedzmy, te kategorie wagowe, które są tutaj słabsze, myślę, że dobrze to rokuje przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro.